No i zrobimy jeszcze tą kolejkę. Shadow. Słucham. Strzelasz. Jeden strzał. Nie, tylko kuwa, na której tarczy? Pierwszej przed nami, tak? Z lewej strony. Tarcza z lewej strony na 200 metrach. To najbliżej. Tak. Bo nie wiem, czy dobrze patrzę tam, gdzie wszyscy. Dobra. Nie. Te tarcze są ustawione, że 100, pierwsza na 100 metrów jest z prawej, 200 z lewej, 300 z prawej i tak dalej. Są po prostu Aha. na zmianę, nie? Okej. Strzelam. Jaka była różnica pomiędzy przecięciem krzyża a punktem trafienia? Półtorej kropki. Shopman? Jedna do półtorej kropki. Gray? Maverick? Jedna Konrad? do półtorej. No dokładnie, dzięki. Fotel? Black Shadow? Okej. Psycho? Maćko? I teraz no i jeszcze ostatni Zadek. Okej, panowie. No to teraz proszę wstać. Idźcie do skrzynek uzupełnić amunicję. Ale panowie, po kolei. Się ustawić. Tak, stoicie. Pierwszy, to znaczy był Shadow. Idzie do skrzynki i uzupełni amunicję. No i zanim, no i tak po kolei, tak, stoicie. Lepszą trasę podejścia. To jest coś, do czego właśnie snajperów czy setów wyborowych się powinno wykorzystywać. Właśnie tu to jest dobre miejsce, żeby stąd zrobić wstępny zwiad na lotnisko. Z tym, że trzeba pamiętać, że żeby mieć możliwość wycofania się. Jak gdybyście zostali wykryci i ostrzelani, to w tej chwili tutaj ponieważ tam by byli klienci niżej, to możecie ten młotek wykorzystać do osłony i wycofania się w tył. Jak się obrócicie do tyłu, zobaczycie lekko z prawej skałki. I to jest po prostu dobre miejsce do wycofania się. Trzeba też pamiętać, że jednym z elementów wyposażenia, które każdy snajper powinien mieć, jest granat dymny. Także możecie się wtedy się stąd wycofać i wtedy w miarę bezpiecznie się oddalić od zagrożenia. Było chwilę, muszę powtórzyć, co robimy. No, sorry. Aha. A od którego ci miejsca nie było?
Od momentu znajdowania podejścia bodajże. Mhm, okej. Okay. Dobra, to tu jest, bo tu... W momencie, gdybyś tutaj był i zaczęliby do ciebie strzelać,